Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Witają Państwa bardzo serdecznie ojciec Andrzej Bodek, werbista. I ojciec Piotr Andrukiewicz, redemptorysta. Proszę Państwa, rozpoczęło się już spotkanie Ojca Świętego z ofiarami przemocy, zwłaszcza na wschodzie kraju, w budynku Nuncjatury Apostolskiej. Słyszymy w tej chwili już początek świadectwa młodego chłopca. Czcigodny Ojcze Święty, nazywam się Ladislas Kambale Kombi, urodziłem się w Eringeti 15 lipca 2006 roku. Z zawodu jestem rolnikiem, jestem drugim dzieckiem w mojej rodzinie. Mój starszy brat został zabity w niewyjaśnionych do dzisiaj okolicznościach. Mój ojciec został zabity w mojej obecności w Ingwe koło Kikungu na terytorium Beni przez ludzi w mundurach polowych i bluzach wojskowych. Ze swojej kryjówki obserwowałem sposób, w jaki go poćwiartowali. Następnie jego odcięta głowa została wrzucona do śmietnika. Potem odeszli, zabierając ze sobą mamę. Porwali ją. Zostaliśmy sierotami. Ja i moje dwie małe siostry. Mama już nie powróciła do dzisiejszego dnia. Nie wiemy, co jej zrobiono. Ojcze Święty, jest strasznie ciężko oglądać sceny tego rodzaju. Nigdy ich nie zapomnę. Nie będę mógł ich wymazać z mojej pamięci. W nocy nie mogę spać. Trudno jest zrozumieć takie okrucieństwo, taką brutalność, prawie zwierzęcą. Najczcigodniejszy Ojcze, dziękujemy, że przybyłeś, aby nas pocieszyć. W następstwie towarzyszenia duchowego i psychospołecznego naszego lokalnego kościoła, ja i inne dzieci, które tutaj są, przebaczyliśmy naszym prześladowcom. Oto dlaczego składam przed krzyżem Chrystusa Zwycięzcy maczetę podobną do tej, która zabiła mojego ojca. Także ja, Leonia Matumanize ze szkoły podstawowej w Mbau, składam przed krzyżem Chrystusa Zwycięzcy nóż podobny do tego, którym zabito wszystkich członków mojej rodziny w mojej obecności i który został mi oddany przez katów z poleceniem, aby go oddać żołnierzom z Sił Zbrojnych Demokratycznej Republiki Konga. Także ja, Kambale Kakombi Fiston, 13-letni ze szkoły podstawowej, przebaczam katom, którzy porwali mnie i przetrzymywali przez 9 miesięcy. Proszę Chrystusa, Zwycięzcę na krzyżu, aby dotknął serc prześladowców, aby uwolnili inne dzieci, które nadal są przetrzymywane w zaroślach. Ojcze Święty, prosimy, abyś pomodlił się, by te dzieci mogły na nowo połączyć się z nami w szkole i we wspólnocie. Dziękujemy Ci. Wstrząsające świadectwa tych młodych ludzi, dzieci, które doświadczyły tyle cierpienia i teraz składają u stóp krzyża, który znajduje się po prawej stronie Ojca Świętego, te właśnie narzędzia zbrodni, maczety,
noże. Podchodzą teraz do papieża, kłaniają się przed nim, klękają, a papież kładzie swoją dłoń na ich głowach, głaszcząc ich, błogosławiąc, podaje im rękę. Wręcza różaniec. Z całą pewnością Ojciec Święty poruszony jest bardzo głęboko tymi świadectwami, tym ogromem cierpienia, jakie przeżyli ci chłopcy i dziewczęta. Właśnie widzimy ten nóż i maczetę leżące pod krzyżem. Message de la délégation de survivants de Goma. Votre sainteté. Je m'appelle Kissa Katarine. Je lis le texte de Bijou Mukumbi Kama, ici présent à côté de moi, qui ne lit pas bien le français. Ojcze Święty, nazywam się Leszek Kisa Katarina i czytam te świadectwo w imieniu Biżu Makumbi Kamala, która stoi obok mnie i nie potrafi dobrze czytać po francusku. Pochodzę z Walikale, mam 17 lat. Moja kalwaria zaczęła się w roku 2020. Pewnego dnia poszłyśmy po wodę do rzeki. To było w Musenge, w jednej z wiosek w terytorium Walikale. To było w roku 2020. W drodze napotkałyśmy rebeliantów. Przestraszyli nas w lesie. Każdy z rebeliantów wybrał sobie jedną z nas. Mnie wybrał komendant. Zgwałcił mnie jak zwierzę. Było to straszne. Potem wziął mnie prawie do siebie jak żonę. Gwałcił mnie wielokrotnie w ciągu dnia, kilka razy, przez godziny. Trwało to godzinami. Te męki trwały 19 miesięcy. To jest jeden rok i 7 miesięcy. Było bez sensu krzyczeć, ponieważ nie było osoby, która chciałaby mi pomóc. W tym czasie zaszłam w ciążę. Miałam bliźniaki, które nigdy nie znały ich ojca. Inne moje przyjaciółki, które były porwane ze mną tego dnia, nigdy nie powróciły. Nie wiem, czy są one, żyjące, czy zmarłe, czy są jeszcze przy życiu. Wasza świątobliwość, z obecnością dziesiątek grup uzbrojonych morderstwami, które są wszędzie, rodziny się przemieszczały wielokrotnie. Dzieci są bez rodziców. Czują się wykorzystywane w kopalniach i przez grupy uzbrojone. Dziewczynki i kobiety przeżywają kalwarię gwałtów i znajdują się pod rozkazami i torturami, których nie można nawet nazwać. Inne grupy społeczne są przemieszczone i znajdują się bez ojczyzny, tam gdzie są. Wasza świątobliwość, sam Kościół jest naszym miejscem schronienia, który myśli o naszych ranach i pociesza nasze serca i znajduje wielorakie oddziały, serwisy, aby nas podtrzymać i dodać nam otuchy. Parafie i Caritas diecezjalne
zostały naszymi miejscami pomocy. Wasza obecność, Ojcze Święty, nas umacnia i całemu Kościołowi przynosi prawdziwą radość dla serca. Dziękujemy bardzo z waszego przybycia. To jest tkanina, symbol naszej biedoty i symbol fam kobiet gwałconych. Kładę ten krzyż, kładę ten dywan pod krzyżem Chrystusa, aby Chrystus wybaczył dla tych wszystkich, którzy niosą cierpienie i gwałt, szczególnie dla tych mężczyzn, aby krzyż Chrystusa przebaczył ich grzechy, gwałty i nawrócił, sprowadził do nawrócenia. Przynosimy również dzidę, która przebiła klatkę piersiową wielu z naszych braci, aby Bóg przebaczył i dał odczucie szacunku dla życia ludzkiego. Podobnie te przedmioty zostały złożone u stóp krzyża. Następnie te osoby podeszły do Ojca Świętego. A teraz już kolejne świadectwo. Nazywam ksiądz Guy Robert Mandero de Holo i zostałem okaleczony, pozbawiony palców jednej ręki. Przedstawiam świadectwo, które przygotował Désiré Decina, zanim zniknął kilka miesięcy temu, nie zostawiając żadnej wiadomości. Oto jego świadectwo. Przeżyłem atak na obóz przesiedleńców w Bule, w wiosce Bahema Bajere na terytorium Dżungę w prowincji Ituri. Ten obóz, atak miał miejsce w nocy 1 lutego 2022 ze strony uzbrojonej grupy, która zabiła 63 osoby, wśród których były 24 kobiety i 17 dzieci. Widziałem okrucieństwo ludzi pokrojonych na kawałki, jak mięso w rzeźni, kobiety wypatroszone, mężczyzn z obciętymi głowami. Mieszkamy w obozach dla przesiedlenców bez nadziei powrotu do domu z powodu zabójstw, zniszczeń, plądrowania, gwałtów, przesiedleń, porwań, molestowania. Słowem, zdaje się, zaplanowanej eksterminacji zmierzającej do unicestwienia fizycznego, moralnego i duchowego, która jest realizowana codziennie. Ojcze Święty, bardzo potrzebujemy pokoju i niczego innego niż pokoju, tego darmowego daru Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego. Chcemy wrócić do naszych wiosek, uprawiać nasze pola, odbudowywać nasze domy, uczyć, kształcić nasze dzieci, żyć razem z naszymi bliskimi, daleko od szczęku broni. Chcemy, żeby zło nieustannie obecne w Ituri zatrzymało się, żeby zostało ukarane i naprawione. Chcemy żyć godnie, jako synowie i córki jednego Boga,
Dlatego składamy u stóp Krzyża Chrystusa te maczety i noże, aby przebaczył nam za krew przelewaną niesprawiedliwie. Oby Chrystus dał nam chwilę pokoju i bezpieczeństwa, w których wszyscy mieliby wobec siebie życzliwe nastawienie. Serdeczne dzięki za uwagę. Znów te narzędzia, ta broń, te narzędzia zbrodni, można by powiedzieć, składane są u stóp krzyża, a kapłan, który dawał przed chwilą świadectwo, podchodzi do Ojca Świętego, który ponownie kładzie dłoń na jego głowie, błogosławi. Obok niego także inne osoby z tego samego ośrodka dla przesiedleńców. Z wielką czułością Ojciec Święty wita się z nimi, wręcza różańce. Świadectwo ofiar z Bukavu, Vira. Ojcze Święty, nazywam się Eme i mówię w imieniu Emeldy Mkangulu, która pochodzi z Bugobe, z okręgu Chirunga, z parafii Kabare, która znajduje się w archidiecezji de Bukavu, w nocnej południowo-wschodniej części naszego miasta. Emelda jest ze mną, stoi przy mnie, ale nie mówi po francusku. Za chwilę przeczytam świadectwo, które ona napisała w języku suahili. Rebelianci zrobili napad na naszą wioskę Bugobe. Była to noc piątkowa w roku 2005. Przyszli do naszej wsi, wzięli zakładników i tych, którzy ich mogli wnieść różne rzeczy, które oni znaleźli w wiosce. Rozkradli wszystkie rzeczy, które znajdowały się w domach. W drodze zabili wielu spośród mężczyzn dzięki karabinom i używając noży. Kobiety były zabrane do parku Kazugi Biega. Miałam wtedy 16 lat. Byłam trzymana jako niewolnik seksualny i podczas 3 miesięcy znosiłam różnego rodzaju tortury. Każdego dnia 5 do 10 mężczyzn dokonywało aktów seksualnych z każdą z nas. Jako jedzenie miałyśmy paty z kukurydzy i mięso ludzkie. Czasami oni mieszali głowy ludzkie z mięsem zwierząt. Było to nasze jedzenie każdego dnia. Kiedy odmawiałyśmy jeść, oni dzielili na kawałki to mięso i kazali nam jeść. Żyłyśmy nagie, aby nie móc uciec.
Jestem jedną z tych, która była im posłuszna aż do dnia. Dzięki Bogu udało się nam uciec, podczas gdy poszłyśmy wziąć wodę z rzeki. Kiedy przybyłam do domu, moi rodzice mnie skierowały do szpitala w Panzi, gdzie dostałam odpowiednią opiekę medyczną. Dzięki animacji kościoła mogłam rozpoznać i zaakceptować sytuację, którą przeżyłam. Także inne osoby, które patrzyły na mnie w sposób zły, zmieniły swoje myślanie. Dzisiaj mieszkam dobrze jako fama, jako kobieta spokojna, która zaakceptowała swoją przeszłość. Nasza prowincja jest miejscem cierpienia i płaczu. Co powiedzieć, Ojcze Święty? Wszystkie ofiary katastrofy de Mulongwe, które przeżyły tą katastrofę ekologiczną, domy, które się rozwaliły, które się zniszczyły, bo dużo ludzi spośród nich, spośród mieszkańców zginęło. Podczas wylewu rzeki Mulongwe i Kamwivra w diecezji Uvira zginęło 60 osób z powodu wylania rzeki. 45 osób zranionych, 3500 domów zniszczonych, 7700 rodzin bez domu. Przez wojnę, którą znosimy od roku 2019, na naszej wyżynie, w regionie Fizi, Mangue i Tombwe i Uvira, ponad 346 tysięcy osób musiało się przenieść. 100 tysięcy w obrębie terytuar regionu i 246 tysięcy osób w regionie Fizi. Wiele osób jest opuszczonych. Cała wyżyna została opuszczona przez grupy zbrojne. Wielu spośród nich jest zmarłych, inni uciekli, nie wiedzą nawet, gdzie mają pójść. Ojcze Święty, z wielką radością wszystkie ofiary tych trudnych wydarzeń, katastrof, gwałtów biorą słowo, aby wam przedstawić naszą szczerą wdzięczność, nasze podziękowanie za wasze przybycie, za waszą podróż i za wasze serce. Pod krzyżem Chrystusa kładziemy ubrania mężczyzn, którzy nas niszczyli, mężczyzn, którzy nas torturowali i gwałcili. Ubrania żołnierzy, przed którymi mamy jeszcze strach, ponieważ doznałyśmy tyle krzywdy z ich strony, aż do dzisiaj. Pragniemy innej przyszłości. Pragniemy zostawić za sobą te wszystkie ciemności i budować naszą przyszłość z radością. Prosimy o sprawiedliwość i pokój. Przebaczamy naszym katom i prosimy naszego Stworzyciela, naszego Boga o lepsze życie w pokoju, odczuwając prawdziwą ludzkość i braterstwo. Dziękujemy, Ojcze Święty, za Twoje przybycie. I także te przedmioty zostały złożone u stóp krzyża, a następnie
osoby, które mówiły to świadectwo, podeszły do Ojca Świętego, który także je błogosławił. Teraz wysłuchamy słów przemówienia Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, dziękuję. Dziękuję za te świadectwa i za odwagę. Na myśl o nieludzkiej przemocy, którą widzieliście na własne oczy i której doświadczyliście na własnej skórze, doznaje się wstrząsu. I brakuje słów. Pozostaje tylko płacz, milczenie. Bunia, Beni Butembo, Goma, Masisi, Rutsuru, Bukavu, Uvira. To miejsca, o których międzynarodowe media prawie nigdy nie wspominają. Tam i gdzie indziej wielu naszych braci i sióstr, dzieci tej samej rodziny ludzkiej, jest zakładnikami samowoli najsilniejszych, tych, którzy mają w ręku najpotężniejszą broń, broń, która wciąż jest w obiegu. Moje serce jest dziś na wschodzie tego ogromnego kraju, który nie zazna pokoju, dopóki nie zostanie on osiągnięty tam, w jego wschodniej części. Wam, drodzy mieszkańcy wschodu, chcę powiedzieć, jestem blisko was. Wasze łzy są moimi łzami. Wasze cierpienie jest moim cierpieniem. Każdej rodzinie pogrążonej w żałobie lub przesiedlonej z powodu spalonych wiosek i innych zbrodni wojennych, osobom, które padły ofiarą przemocy seksualnej, każdemu zranionemu dziecku i dorosłemu mówię: jestem z wami. Pragnę przynieść wam pocieszenie Boga. Jego czułe i współczujące spojrzenie spoczywa na was, podczas gdy uciekający się do przemocy traktują was jak przedmioty. Ojciec, który jest w niebie, widzi waszą godność i mówi do każdego z was: ponieważ drogi jesteś w moich oczach, nabrałeś wartości i ja cię miłuję. Bracia i siostry, Kościół jest i zawsze będzie po waszej stronie. Bóg was miłuje i nie zapomniał o was, ale pamiętają też o was ludzie. To w Jego imię wraz z ofiarami i osobami działającymi na rzecz pokoju, sprawiedliwości i braterstwa potępiam przemoc zbrojną, masakry, gwałty, niszczenie i okupację wiosek, plądrowanie pól i kradzież zwierząt gospodarskich, nadal zdarzające się w Demokratycznej Republice Konga, a także krwawą, nielegalną eksploatację bogactwa tego kraju, podobnie jak próby jego rozbicia, aby móc nim administrować.
Oburzeniem napełnia świadomość, że brak niebezpieczeństwa, przemoc i wojna, które tragicznie dotykają tak wielu ludzi, są haniebne, podsycane nie tylko przez siły zewnętrzne, ale także od wewnątrz, w celu czerpania interesów i korzyści. Zwracam się do Ojca, który jest w niebie, który chce, abyśmy wszyscy byli braćmi i siostrami na ziemi. Pokornie pochylam głowę i z bólem w sercu proszę Go o przebaczenie przemocy człowieka wobec człowieka. Ojcze, zmiłuj się nad nami. Pociesz ofiary i tych, którzy cierpią. Nawróć serca tych, którzy dopuszczają się brutalnych okrucieństw, przynosząc hańbę całej ludzkości. I otwórz oczy, tym, którzy je zamykają lub odwracają się w drugą stronę w obliczu tych obrzydliwości. Są to konflikty, które zmuszają miliony ludzi do opuszczania swoich domów, powodują bardzo poważne łamanie praw człowieka, dezintegrują tkankę społeczno-gospodarczą, powodują trudne do wyleczenia rany. Są to walki partykularne, w których splata się dynamika etniczna, terytorialna i grupowa, konflikty związane z własnością ziemi, z brakiem lub słabością instytucji, z nienawiścią, przenikniętą bluźnierstwem, przemocy w imię fałszywego Boga. Ale jest to przede wszystkim wojna rozpętana przez nienasyconą żądzę surowców i pieniędzy, która napędza zmilitaryzowaną gospodarkę wymagającą niestabilności i korupcji. Jaki to skandal i co za hipokryzja? Ludzie są gwałceni i zabijani, a interesy, które powodują przemoc i śmierć, nadal się rozwijają. Zwracam się z gorącym apelem do wszystkich ludzi, do wszystkich podmiotów wewnętrznych i zewnętrznych, którzy pociągają za sznurki wojny w Demokratycznej Republice Konga, plądrując ją, dręcząc i destabilizując. Wzbogacacie się przez nielegalną eksploatację dóbr tego kraju i krwawą ofiarę niewinnych osób. Usłyszcie wołanie ich krwi. Posłuchajcie głosu Boga, który wzywa was do nawrócenia i głosu waszego sumienia. Uciszcie broń. Połóżcie kres wojnie. Dość. Koniec ze wzbogacaniem się kosztem najsłabszych. Koniec ze wzbogacaniem się zasobami i pieniędzmi splamionymi krwią. Drodzy bracia i siostry, co my możemy zrobić? Od czego zacząć? Jak możemy działać na rzecz pokoju? Comment agir pour promouvoir la paix? Chciałbym dzisiaj zaproponować wam rozpoczęcie od dwóch nie i dwóch tak. Przede wszystkim nie wobec przemocy. Zawsze i w każdym przypadku. Bez jeśli i bez ale. Miłość do własnego ludu nie oznacza żywienia nienawiści do innych. Wręcz przeciwnie, miłość do swojego kraju oznacza niezgodę na uleganie tym, którzy nakłaniają do używania siły. Jest to tragiczne oszustwo. Nienawiść i przemoc są absolutnie niedopuszczalne. Nigdy nie można ich usprawiedliwiać. Nigdy nie można ich tolerować, a tym bardziej w przypadku tych, którzy są chrześcijanami. Nienawiść rodzi jedynie dalszą nienawiść i przemoc kolejną przemoc. Trzeba zatem powiedzieć jasne i mocne nie tym, którzy propagują w imię Boga. Którzy je propagują w imię Boga. Drodzy Kongijczycy, nie dajcie się zwieść ludziom lub grupom, które w jego imieniu nawołują do przemocy. Bóg jest Bogiem pokoju, a nie wojny. Głoszenie nienawiści to bluźnierstwo.
a nienawiść zawsze niszczy ludzkie serce. W istocie ci, którzy żyją przemocą, nigdy nie żyją dobrze. Myślą, że ratują swoje życie, a tymczasem zostają wciągnięci w wir zła, które skłaniając ich do walki z braćmi i siostrami, z którymi dorastali i żyli przez lata, zabija ich wewnętrznie. Ale aby naprawdę powiedzieć nie przemocy, nie wystarczy uniknąć aktów przemocy. Trzeba usunąć jej korzenie. Mam na myśli chciwość, zazdrość, a przede wszystkim urazę. Z szacunkiem chląc czoła wobec cierpienia znoszonego przez tak wielu, chciałbym prosić wszystkich o postąpienie tak, jak zaproponowaliście wy, odważni świadkowie, którzy macie odwagę rozbrajać serca. Proszę o to wszystkich w imię Jezusa, który przebaczył tym, którzy przybili mu gwoździami ręce i nogi, przybijając do krzyża. Proszę was o rozbrojenie serc. Nie oznacza to, że mamy przestać się oburzać w obliczu zła i nie potępiać go. To jest nasz obowiązek. Nie oznacza to również bezkarności, umarzania okrucieństw, postępując jak gdyby nic się nie stało. To, czego się od nas wymaga w imię pokoju, w imię Boga pokoju, to demilitaryzacja serca, usunięcie jadu, odrzucenie nienawiści, rozładowanie chciwości, zlikwidowanie urazy, powiedzenie nie temu wszystkiemu, co wydaje się czynić człowieka słabym, ale w rzeczywistości czyni go wolnym, ponieważ daje pokój. Tak, pokój rodzi się z serc, wolnych od niechęci. Trzeba też powiedzieć drugie nie, nie co do rezygnacji. Pokój wymaga walki ze zniechęceniem, z przygnębieniem i nieufnością, które prowadzą do przekonania, że lepiej nikomu nie ufać, żyć w odosobnieniu i w oddaleniu, niż podać sobie ręce i iść dalej. Raz jeszcze w imię Boga ponawiam mój apel do mieszkańców Demokratycznej Republiki Konga, by nie opuszczali rąk, ale angażowali się w budowanie lepszej przyszłości. Przyszłość pokojowa nie spadnie z nieba, ale może nastać, jeżeli serc zostanie usunięty, pełen rezygnacji, fatalizm i lęk przed angażowaniem się wspólnie z innymi. Inna przyszłość nadejdzie, jeśli będzie przyszłością wszystkich, a nie tylko niektórych. Jeśli będzie dla wszystkich, a nie przeciwko komuś. Nowa przyszłość nadejdzie, jeśli drugi, czy to Tutsi, czy Hutu, nie będzie już przeciwnikiem czy wrogiem, lecz bratem i siostrą, którego sercu, w co należy wierzyć, jest to samo pragnienie pokoju, nawet jeśli pozostaje ukryte. Także na wschodzie pokój jest możliwy, uwierzmy w to i pracujmy nad tym, nie powierzając zmiany innym. Nie można budować przyszłości, pozostając zamkniętym we własnych interesach partykularnych, zamkniętym w swojej grupie, wspólnocie etnicznej i plemieniu. Przysłowie Swahili uczy: sąsiad jest bratem. Dlatego, bracie, siostro, wszyscy twoi sąsiedzi są twoimi braćmi. Czy to są Burundyjczycy, Ugandyjczycy czy Rwandyjczycy, wszyscy jesteśmy braćmi, ponieważ jesteśmy dziećmi tego samego Ojca. Tego uczy nas wiara chrześcijańska, wyznawana przez znaczną część ludności. Podnieśmy więc oczy ku niebu i nie pozostawajmy więźniami lęku. Zło, którego każdy doznał, trzeba zamienić na dobro dla wszystkich. Przygnębienie, które paraliżuje, niech ustąpi miejsca odnowionemu zapałowi, niezłomnej walce o pokój, odważnym postanowieniom braterstwa, pięknego wspólnego wołania: nigdy więcej przemocy, nigdy więcej niechęci, nigdy więcej rezygnacji. I tu wreszcie dochodzimy do
dwóch tak dla pokoju. Po pierwsze, tak wobec pojednania. Przyjaciele, wspaniałe jest to, co zamierzacie uczynić. Chcecie się zobowiązać po obu stronach do przebaczenia sobie nawzajem i do wyrzeczenia się wojen i konfliktów, aby zniwelować dystanse i różnice. I uczynicie to za chwilę, modląc się razem, zgromadzeni wokół drzewa krzyża, pod którym z wielką odwagą chcecie złożyć znaki przemocy, którą widzieliście i których doznaliście. Mundury, maczety, młoty, siekiery, noże. Również krzyż był narzędziem cierpienia i śmierci, najstraszliwszym w czasach Jezusa, ale przeniknięty Jego miłością stał się powszechnym narzędziem pojednania, drzewem życia. Chciałbym wam powiedzieć, bądźcie także i wy drzewami życia. Bądźcie podobni do drzew, które pochłaniają zanieczyszczenia i wydzielają tlen. Albo jak mówi przysłowie, w życiu bądź jak palma. Przyjmuje kamienie, zwraca daktyle. Oto proroctwo chrześcijańskie. Odpowiadanie na zło dobrem, na nienawiść miłością, na podziały pojednaniem. Wiara przynosi ze sobą nową ideę sprawiedliwości, która nie zadawala się karą i wyrzeka się zemsty, a pragnie pojednania, rozładowania nowych konfliktów, wygaszenia niechęci, przebaczenia. A wszystko to jest potężniejsze od zła. Wiecie dlaczego? Bo przekształca rzeczywistość od wewnątrz, zamiast niszczyć ją od zewnątrz. Tylko w ten sposób można pokonać zło, tak jak uczynił to Jezus na drzewie krzyża, biorąc je na siebie i przemieniając swoją miłością. W ten sposób cierpienie przekształciło się w nadzieję. Przyjaciele, jedynie przebaczenie otwiera drzwi prowadzące do jutra, ponieważ otwiera drzwi do nowej sprawiedliwości, która bez zapominania przerywa błędny krąg zemsty. Pojednanie to rodzenie jutra. To wiara w przyszłość zamiast tkwienia zakotwiczonym w przyszłości. To stawianie na pokój zamiast pogodzenia się z wojną. To uwolnienie się z więzienia własnych racji, aby otworzyć się na innych i wspólnie smakować wolność. Ostatnie i decydujące tak, to tak dla nadziei. Jeśli pojednanie można przedstawić jako drzewo, jako palmę, która przynosi owoce, to nadzieja jest wodą, dzięki której owa palma kwitnie. Ta nadzieja ma źródło. I to źródło ma imię, które chcę tu razem z wami głosić. Jezus. Jezus. Dzięki Niemu zło nie ma już ostatniego słowa na temat życia. Dzięki Niemu, który uczynił z grobu końca ludzkiej drogi, początek nowej historii, otwierają się wciąż nowe możliwości. Dzięki Niemu każdy grób może się zmienić w kołyskę, każda kalwaria w ogród paschalny. Z Jezusem rodzi się, odradza nadzieja dla tych, którzy doznali zła, a nawet dla tych, którzy je popełnili. Bracia i siostry ze wschodu kraju, ta nadzieja jest dla was. Macie do niej prawo. Ale jest to również prawo, które trzeba zdobyć. Jak? Siejąc ją każdego dnia cierpliwie. Wracam do obrazu palmy. Przysłowie mówi, kiedy jesz orzech, widzisz palmę, ale ten, kto ją zasadził, dawno temu powrócił do ziemi. Innymi słowy, aby osiągnąć pożądane owoce, trzeba pracować w tym samym duchu, co plantatorzy palm, myśląc o przyszłych pokoleniach, a nie o natychmiastowych rezultatach. Sianie dobra niesie ze sobą dobro.
wyzwala z ciasnej logiki osobistego zysku i daje każdemu dniu jego uzasadnienie. Wnosi w nasze życie bezinteresowność i upodabnia nas do Boga, cierpliwego siewcy, który niestrudzenie odrozsiewa nadzieję. Dziękuję dziś i błogosławię wszystkim siewcom pokoju, którzy pracują w tym kraju, osobom, instytucjom, które angażują się w pomoc i walkę na rzecz ofiar przemocy, wyzysku i klęsk żywiołowych. Błogosławię kobiety i mężczyzn, którzy przybywają tutaj, ożywieni pragnieniem promowania godności ludzkiej. Niektórzy stracili życie, służąc pokojowi, jak ambasador Luca Atanasio, karabiniere Victorio i awokaci, i kierowca Mustafa Milambo, którzy zostali zabici 2 lata temu na wschodzie kraju. Byli siewcami nadziei i ich ofiara nie pójdzie na marne. Bracia, siostry, synowie i córki Ituri, Kiwu Północnego i Południowego, jestem z wami. Obejmuję was i błogosławię was wszystkich. Błogosławię każde dziecko, każdego dorosłego, każdą osobę starszą, każdego człowieka zranionego przez przemoc w Demokratycznej Republice Konga, a szczególnie każdą kobietę i każdą matkę. I modlę się, aby kobieta, każda kobieta była szanowana, chroniona i doceniana. Dopuszczanie się przemocy wobec kobiety i matki to dopuszczanie się jej wobec samego Boga, który przyjął ludzką naturę od kobiety, od matki. Niech Jezus, nasz brat, Bóg pojednania, który zasadził życiodajne drzewo krzyża pośród ciemności, grzechu i cierpienia, Bóg nadziei, który wierzy w was, w waszą ojczyznę i waszą przyszłość, błogosławi was i pociesza. Niech wlewa swój pokój w wasze serca, w wasze rodziny, i całą Demokratyczną Republikę Konga. To było przemówienie Ojca Świętego Franciszka, wygłoszone podczas spotkania z ofiarami przemocy na wschodzie kraju. Całe to spotkanie w pełne bólu, ale także nadziei, którą głosi Ojciec Święty. Teraz wszyscy powstają ze swoich miejsc, bo nastąpi ten uroczysty akt, w którym obecni dokonają zobowiązania do przebaczenia ze strony wszystkich ofiar tutaj obecnych. Panie nasz Boże, od którego otrzymaliśmy nasze istnienie i życie, dzisiaj pod Twoim krzyżem składamy narzędzia naszego cierpienia, zobowiązując się do wzajemnego przebaczenia i unikania wszelkiej drogi walki i konfliktu w rozwiązywaniu naszych rozbieżności. Prosimy Cię, Ojcze, abyś przez swoją łaskę uczynił nasz kraj, Demokratyczną Republikę Konga, miejscem pokoju i radości, miłości i pokoju, gdzie wszyscy miłują się wzajemnie i żyją po bratersku. Niech zawsze towarzyszy nam Twój Duch, a Ojciec Święty obecny tutaj z nami, niech za nas się modli. Teraz nastąpi błogosławieństwo. Ten akt odmawiali wszyscy obecni jednym głosem.
Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. To spotkanie Ojca Świętego z ofiarami przemocy na wschodzie kończy się jeszcze śpiewem. Posłuchajmy przez chwilkę. Słyszeliśmy, ta pieśń poświęcona była Matce Najświętszej. Spotkanie już dobiega końca w nuncjaturze apostolskiej. Natomiast my, proszę Państwa, już za godzinę, ponad godzinę, o godzinie 18:30 połączymy się ponownie, by uczestniczyć w następnym spotkaniu, które odbywać się będzie w tym samym miejscu, w nuncjaturze. To będzie spotkanie z przedstawicielami różnych grup i wspólnot zaangażowanych w dzieła charytatywne, które są prowadzone na terenie Demokratycznej Republiki Konga. Jeszcze przez chwilę Ojciec Święty pozostaje wśród zgromadzonych. Powstał z miejsca. Pamiątkowe zdjęcie ze wszystkimi obecnymi tutaj. Na pewno warto utrwalić to niezwykłe spotkanie, choć było ono przepełnione tak wielkim bólem, cierpieniem tak wielu osób, tymi świadectwami poruszającymi serca, ale równocześnie no, taką nadzieją, która płynie z Krzyża Chrystusowego i z tajemnicy zmartwychwstania, które Chrystus przynosi nam pokój. I ten pokój pragniemy budować. Dziękujemy bardzo serdecznie Państwu za uwagę. Usłyszymy się powtórnie
za ponad godzinę. W tej chwili oddajemy głos do studia. Bóg zapłać. Thank you.